Hej, cześć, witajcie. Z tej strony wasze ulubione masło. Dzisiejszy materiał będzie taki troszeczkę mniej na poważnie, bo będziemy testowali gry na jednym rdzeniu. Często w kontekście gier mówi się o tym, że lepiej jest mieć procesor, który ma mniej rdzeni, ale szybsze rdzenie, niż więcej rdzeni, ale wolniejsze. I zacząłem się zastanawiać, czy dzisiejsze współczesne gry byłyby w stanie uruchomić się na jednorodzeniowym, jednowątkowym procesorze. Z tego powodu pomyślałem, że weźmiemy sobie takiego Ryzena 5600X, wyłączymy 5 rdzeni, wyłączymy hyperthreading i zobaczymy, czy gry się w ogóle uruchomią. Ten Ryzen ma wydajność pojedynczego rdzenia troszeczkę szybszą niż i9-10900K, więc może mamy faktycznie jakieś szanse? Swoją drogą, mam też dla was dzisiaj malutki konkurs. Mam do rozdania dla was 3 klucze do Assassin's Creed Valhalla, którego również dzisiaj będziemy sobie testowali. Te klucze mam ku uprzejmości MSI. W opisie podrzucę wam 3 linki do produktów MSI, między innymi do płyty na chipsecie B550, która bardzo dobrze by działała z takim Ryzenkiem. W opisie wrzucę wam też link do takiego fajnego monitora 144-hercowego od MSI i obudowy Sekira 100R. Konkurs się będzie odbywał na moim Instagramie i w opisie też znajdziecie link do posta, pod którym będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie i ja wybiorę 3 osoby, które dostaną klucz do Assassin's Creed Valhalla. Więc mamy Ryzena 5, w którym wyłączymy wszystkie rdzenie. No i oczywiście sparujemy to z kartą graficzną RTX 3080, no bo z jaką inną? Tak, żeby nie ograniczać mocy pojedynczego rdzenia, co nie? Tak więc na spokojnie zobaczcie sobie jeszcze na całą platformą testową, jaką dzisiaj będziemy żyłować. No i nie przeciągając dalej, lecimy. Mamy nasz BIOS, trzeba wyłączyć trochę rdzeni. Przechodzimy do tweakera, Advanced CPU Settings. Tu mamy coś takiego jak Down Core Control. No i wyłączymy sobie rdzeń, żeby był jeden. No i jako, że chcemy testować jeden rdzeń, jeden wątek, no to jeszcze wyłączymy SMT, czyli Simultaneous Multithreading. O Jezu, to będzie przeprawa, ale muli wszystko. Ile ten menadżer zadań się otwiera? O mamo. No to będzie wesoły autobus. Słuchajcie, nie żeby was cyganie, całkowite wykorzystywanie. Jeden rdzeń, jeden wątek, Ryzen 5, 5600X. Sprawdzimy sobie CSGO, bo wiem, że ta gra działała normalnie na jednorodzeniowych procesorach i zastanawiam się, jak bardzo źle będzie działać teraz w CS-ie. Nie, no to jest do zrobienia. Kurde, jestem jeszcze w stanie zabijać coś. O, ale stutery są czasami takie paskudne, bez kitu. Okej, troszeczkę nowsza gra, której tu nie mogło zabraknąć. Wiedźmin 3 na Uber. W Nowigradzie, w miejscu procesorowym. O, ale stutery są straszne. Ale to działa. I z jednej strony się dziwię, a z drugiej strony to jest, ale przycięło teraz, ja. W sensie, z jednej strony to jest przekomiczne, że to w ogóle działa, a z drugiej strony to działa tragicznie. To by było nie do przejścia. Co jest grane? Czemu są takiej słabej jakości modele? Ustawienie ultra koszmar. Ale procesor nie wyrabia z doładowaniem wyższej jakości modeli. O, okej. Wow. To robi. Ogólnie to przepraszam, że są takie duże te staty, ale teraz już nie mogę ich zmniejszyć. I ja pierdzielę, i to wyciąga płynne 60 klatek na jednym rdzeniu. To jest niemożliwe. Co jest grane? Ja pierdzielę, ale Vulkan jest... W ogóle Doom Eternal to jest mistrzostwo optymalizacji. Patrzcie, jak to dobrze działa na jednym rdzeniu, jednym wątku.
Co tu się dzieje w ogóle? Ja pierniczę. Słyszycie, jak dźwięk przycina w cyberpunku? No, tak więc po 15 minutach czekania jestem zdecydowany, żeby ogłosić, że Cyberpunk na jednym rdzeniu to takie samo doświadczenie jak Cyberpunk na PlayStation 3. Nie można go uruchomić. Watch Dogs Legion działa. Na ustawieniach ultra, słuchajcie. O, pięknie. O tak, 9 FPS-ów. 10, 14. Ej, ale przynajmniej się uruchomił, nie? Więc wiecie, jak dla mnie to już jest jakiś częściowy sukces, no. Przejedziemy się autem. Ale kaszana. Oho, panie złoty. Spoczmy tą 3080. Mam psychę, nie? Odbicia RT. Pięknie, nie ma różnicy. Czyli możemy grać na jednym rdzeniu, słuchajcie, z włączonym ray tracingiem na maksa. Albo i nie. O, okej. A karta graficzna jest obciążona w 30%, 25%, więc nawet DLSS nam nic nie pomoże, ale przynajmniej działa. Okej, okay, i mamy naszego Assassin's Creed Valhalla, który śmiga nam w pięknych 15-16 klatkach. Przy tym jeszcze widać brak synchronizacji pionowej. Oj, oj, oj. No to na pewno nie byłoby do pogrania za bardzo. A to jeszcze jest taka miejscówka niezbyt procesorowa, gdzie się w sumie nic nie dzieje. W sumie to, jak Assassin's Creed Valhalla działa, to spodziewałem się, że każda gra w tym zestawieniu będzie tak klatkować. Więc no cóż, no jednorodzeniowy procesor, jednowątkowy, to na pewno dzisiaj do gier by nie miał zbyt prosto. Że tak działa Minecraft. Działa gorzej niż Doom Eternal. Bo ma 6 FPS-ów. I to stałem jeszcze chwilę, patrzcie, w miejscu i... O Boże. Nie pozdrawiamy Javy. Podsumowując, ja bardzo lubię robić takie filmy. Wiecie dlaczego? Bo oglądając taki film, czy ja robiąc taki film, ja totalnie nie wiem, czego się spodziewać. W sensie, mniej więcej wiem, ale zawsze jest jakiś plot twist, który kładzie po prostu wszystkich na kolana. To, że CS działał na jednym rdzeniu, to nie było dla mnie kompletne zaskoczenie. Chociaż spodziewałbym się, że będzie działać troszeczkę gorzej. Wiedźmin 3, no wiadomo, czkawki dostawał, nie bardzo by to było grywalne, ale Doom Eternal to po prostu mnie z kapci wywaliło, że to tak dobrze działało. Na jednym rdzeniu, jednym wątku. Jak? Jakim cudem? Także naprawdę chylę czoła dla programistów z id Software za to, że odwalili taką optymalizacyjną perełkę, bo naprawdę, czapki z głów. Pozostałe gry takie jak Watch Dogs, Assassin's Creed, to, że działały jak działały, myślę, to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Właśnie spodziewałem się, że wszystkie gry będą mniej więcej w ten sposób działać, więc zaskoczeniem jest na pewno to, że niektóre gry były w stanie rozwinąć skrzydła. No, Minecraft, który wyciągał 3 FPS-y, to w ogóle chyba totalna komedia nam wyszła. No i Cyberpunk, który się nie uruchomił, ale myślę, no, nie powinniśmy chyba raczej nikogo winiać za to, że Cyberpunk się nie chce uruchomić na jednym rdzeniu, jednym wątku. Także moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się taki eksperyment. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!